20 lat temu, kiedy kończył się rok 2000 i miał się za chwilę zacząć wiek XXI, wydawało nam się, że jesteśmy na prostej drodze do oświetlanej przyszłości. Że oto zakróluje rozum, zakróluje nowy ład demokratyczny, świat będzie dla nas coraz prostszy i zrozumiały. Ludzie wyzwolą się z okowów mieszczańskiej pruderii i będą ramię w ramię szli ku nowemu, pokojowemu światu przyszłości. Gdzie jesteśmy dziś? Dziś jesteśmy w świecie i w społeczeństwie dziwnym, trudnym do opisania. W świecie, w którym władzę rozumu, jak się wydaje, zastępuje często władza algorytmów, których nie rozumiemy. W świecie, w którym zamiast wyzwolonego życia erotycznego prowadzimy to życie bardzo skąpe, bo kochamy się, jak wskazują dane, ze sobą coraz rzadziej, a młodzi ludzie nawet coraz rzadziej chodzą na randki. W świecie, w którym miejsce racjonalnego wyjaśnienia rzeczywistości coraz częściej zastępują teorie spiskowe, a polityka oparta na danych zastępowana jest polityką opartą na emocjach. W świecie, w którym szaleje koronawirus, a przyszłość jest niepewna. Ten świat należy przede wszystkim dobrze opisać, żebyśmy umieli się w nim dobrze poruszać. Nazywam się Jarema Piekutowski, jestem socjologiem z zawodu i z pasji, i myślę, że także z powołania. I chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do zakupu i lektury mojej nowej książki, zbioru tekstów z Nowej Konfederacji Więzi i Rzeczpospolitej pod tytułem Od foliowych czapeczek do seksualnej recesji. W tym właśnie zbiorze próbuję opisywać najważniejsze rzeczy, które zdarzyły się w świecie w ostatnich 20 latach. Jeżeli otworzą Państwo tę książkę w roku 2050, być może będzie Państwu łatwiej zrozumieć, dlaczego jest tak, jak jest.